Słuchajcie, dzisiaj czytamy Księgę Daniela, 11 rozdział. Zostały nam dwa rozdziały. Zostały nam dzisiejszym spotkaniem dwa. Czyli dzisiejsze i jeszcze jedno spotkanie. I mamy naprawdę dużo rzeczy, które chcemy powiedzieć i mało czasu. To tak jak za czasów PRL-u było mu powiedziane, zaległości wiele, a czasu mało. Dlatego chciałbym, żebyśmy może trochę szybko przeszli przez te historyczne rzeczy, ale chciałbym też, żebyśmy się zwrócili uwagę. Na początek wam powiem, że to, co dzisiaj będziemy mówić, nie jest ani łatwe dla mnie, ani być może dla was. Jest bardzo trudne. Dlatego bądźcie dla mnie wyrozumiali, jeżeli tam gdzieś się zamotam. Okej? Okay? Ja myślę, że mam taką przewagę zawsze, że będziecie mnie i tak dalej kochać. Zgadza się? Nawet jak się pomylę. Obiecujecie mi to? Amen. Okej, okay, to mnie zachęciło. Dlatego słuchajcie, będziemy czytać 11 rozdział, ale żeby przeczytać 11 rozdział, musimy troszkę wrócić, dlatego że 10 rozdział i 11 jest jakby całością. Tutaj nie ma rozdzielenia. Nie wiem dlaczego, nawet tak się zastanawiam, bo gdy popatrzymy na końcówkę 10, początek 11, nie widać tutaj, żeby miało tam być przedzielone coś. To jest razem. Zaraz to popatrzymy, zobaczymy. Kiedy będziemy czytać, będzie to bardziej widoczne. Ale mówiliśmy na zeszłym spotkaniu, że tutaj Daniel ma relację, społeczność z samym Jezusem Chrystusem. Chociaż nie umie tego nazwać Synem Bożym, nie umie nazwać Go Chrystusem, bo jeszcze Chrystus nie przyszedł w ciele i jeszcze nikt nie znał tego imienia, nikt nie znał, kto to będzie, jak to będzie wyglądało. Nikt nie miał pojęcia, że Chrystus przyjdzie właśnie w taki sposób w ciele, urodzi się i tak dalej. Chociaż było to zapowiedziane, ale wiecie, jak jest ciężko wyobrazić sobie coś do przodu, kiedy masz tylko zarys? Musisz przyjąć wiarą albo mieć objawienie. Amen. Dlatego Daniel wyobrażał sobie to i on przedstawiał, jakby ktoś w białej szacie przepasany złotym pasem i to złoto tego pasa było najwyższej próby. Kiedy my porównamy sobie te księgi i przeskoczymy kilka wieków do przodu, to Jan, który przesiadywał z Jezusem Chrystusem, z Mesjaszem, opierał się o jego piersi. Jan był najmłodszy spośród uczniów, był prawdopodobnie nieletni, kiedy zaczął chodzić za Jezusem. I właśnie Jan był tak blisko Jezusa jak ojca. Traktował go jak tatę. Skąd to wiemy? Bo pisze nawet, że opierał się o jego pierś, czyli przytulał się do niego. Kiedy jedli, kiedy tam rozmawiali, on się przytulał do Jezusa. Brakowało mu takiej ojcowskiej relacji i właśnie Jezus był dla niego takim wsparciem. Natomiast, kiedy Chrystus był objawiony, kiedy został wzięty do nieba i potem w objawieniu Janowi na wyspie Patmos się objawił, pokazał się mu, to Jan opisuje, że padłem, gdy go zobaczyłem, padłem na twarz jak martwy. Więc popatrzcie, jaki przeskok chwały, uwielbienia, potęgi Bożej świętości. Amen. I Jan tak samo opisuje, wręcz identycznie opisuje Jezusa w tamtym objawieniu jak Daniel. W lnianej, długiej szacie. Jego oczy jak płomień ognia. Z jego ust wychodzi ostry miecz. Pamiętacie te słowa? Pas jego był ze złota, szczerego złota, jakby ze złota. Słuchajcie, to było porównanie. To nie było, wiecie, człowiek ma swoje wyobrażenie, zna swoje kolory i swoje smaki, ale wiele rzeczy nie potrafimy opisać takimi, jakimi one są. Rozumiemy to? Dlatego Jan i Daniel opisuje to, że jakby ze złota. Opisuje, że to było coś, co w tamtym czasie złoto było najcenniejszą wartością. Amen? I on opisuje, że to było coś jakby najcenniejsze, najwyższej jakości, największe. Ale ja chyba poszedłem już do ostatniego spotkania. Trochę się musimy cofnąć. Dlatego chciałbym powiedzieć, że tutaj mowa była o Jezusie Chrystusie. I jak to mój przyjaciel powiedział, że słyszał najbardziej ewangelizacyjne słowo ze Starego Testamentu. Księgi Daniela. I przeczytajmy może, otwórzmy Księgę Daniela. Nasze Biblię otwórzmy jeszcze na 10 rozdziale i popatrzmy się, 21 wiersz mówi tak. Jezus mówi, Chrystus tutaj mówi do Daniela, rozmawia z nim. Jednak oznajmię ci to, co jest napisane w Księdze Prawdy, zapamiętajcie to, bo to będzie dzisiaj używane, a tymczasem nie ma nikogo oprócz waszego księcia Michała, czyli to jest anioł, który mógłby dołączyć do mnie w walce przeciwko nim.
I teraz mamy 11 rozdział i patrzcie, co się dzieje dalej. Ja natomiast w pierwszym roku Dariusza Meda stanąłem, aby go wzmocnić i być dla niego schronieniem. Więc mówi dalej, ta sama osoba mówi dalej, nie ma jakby tutaj przerwy, że się zmienia sytuacja albo czas, albo jakaś przerwa jest, to jest po prostu, trwa to dalej. I następny werset mówi ciągle dalszy temat. I ciągnijmy dalej. Drugi werset czytamy. A teraz oznajmy ci prawdę. Oto jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy jego poprzednicy. A gdy dzięki bogactwu stanie się mocny, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Wówczas powstanie potężny król, zdobędzie on wielką władzę i będzie czynił, co zechce. A kiedy już powstanie jego królestwo, ulegnie rozpadowi. Zostanie rozdzielone stosownie do czterech stron świata, lecz nie pomiędzy jego potomków i nie według porządku, który by wynikał z jego władzy. Raczej zostanie ono wyrwane i przypadnie innym, a nie jego potomkom. Następnie do potęgi dojdzie król południa, lecz jeden z jego książąt okaże się mocniejszy, swoją władzę rozciągnie na większe obszary. Po latach jednak sprzymierzą się ze sobą, córka króla południa przybędzie do króla północy, aby dzięki temu doprowadzić do ugody. Ale jej wpływ okaże się nietrwały. On sam również nie zdoła się ostać. Poniosą klęskę, a ona i ci, którzy ją sprowadzili. I ten, który ją zrodził i który ją wspierał w tych czasach. Miejsce króla południa zajmie pęd z jej korzeni. Zetrze się on z armią króla północy, wkroczy do jego twierdzy, rozprawi się z nimi i odniesie zwycięstwo. Do niewoli w Egipcie zabierze także ich bóstwa, ich lane posągi oraz kosztowne złote i srebrne naczynia. Potem przez lata będzie trzymał się z dala od króla północy. Król północy wprawdzie wkroczy do królestwa południa, ale powróci znów do swojej ziemi. Za to jego synowie podburzą i zbiorą mnóstwo licznych wojsk. Jeden z nich wtargnie, przejdzie niczym powódź, także dojdzie do bitwy przy jednej z jego południowych twierdz. Rozdrażni to króla południa, ruszy do walki z królem północy, a król północy wprawdzie wystawi wielką armię, ale ulegnie ona królowi południa. A król południa zwycięży, lecz przy tym zbije się w pychę. I choć o upadek przyprawi dziesiątki tysięcy, nie wyjdzie z walki wzmocniony. Król północy ponownie wystawi wielką armię, jeszcze większą niż za pierwszym razem. Po latach najedzie południe z tą właśnie armią i ogromnym taborem. W tych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa. Wśród nich będą również gwałtownicy z twojego ludu. Powstaną oni, by wypełnić widzenie, ale potkną się. Król północy nadciągnie, usypie wał i zdobędzie miasto obronne. A oddziały południa, również te doborowe, nie będą w stanie się oprzeć. Zabraknie im na to sił. Król północy będzie robił to, co zechce. Nikt mu nie zagrozi. Stanie on też w przepięknej ziemi i dokona zniszczenia. Potem podejmie próbę rozciągnięcia swej władzy na całe królestwo południa i doprowadzenia do ugody z jego królem. W tym celu da mu córkę za żonę, by ją następnie przekupić. Ona jednak na to nie przestanie i wspierać go nie będzie. Wówczas król północy skieruje swoje zabiegi na obszary nadbrzeżne. Wiele z nich zdobędzie, lecz pewien dowódca położy kres jego bucie. A ponadto odpłaci mu za nią. Dlatego znów zwróci się ku twierdzom swojej ziemi, potknie się jednak, upadnie i nie będzie go już można znaleźć. Po nim nastanie taki, w który wyprawi poborce, by ratować splendor królestwa. Ten jednak po kilku dniach zostanie wzdruzgotany, lecz nie z powodu gniewu i nie z powodu wojny. Potem nastanie nikczemnik, nie powierzą mu godności królewskiej, dojdzie do niej pokojowo, zdobędzie ją pochlebstwami. Może do tego miejsca. Chciałbym, żebyśmy podzielili ten rozdział, dlatego że tutaj będzie następny król, który jest opisany, będzie trochę połączony z tym, co żeśmy mówili w rozdziale chyba 8, kiedy była mowa o tych małych rogach, pamiętacie? O Antychryście. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak patrzę na wasze buzie, to jest niepowtarzalne. To, muszę się przypatrzyć. Jesteście przerażeni, co to dzisiaj będzie. Nie przejmujcie się. Ja też jestem trochę przerażony. Wyobrażacie sobie to teraz, co żeśmy przeczytali? To, co się najczęściej powtarzało, to król północy i król południa. Pamiętamy? To jest bardzo ważne. Wiecie, wielokrotnie naprawdę dużo komentarzy przeczytałem. Chcę powiedzieć, że jestem tutaj w takich dziedzinach bardzo słaby i nie daję sobie rady, nie dam rady, ale to nie znaczy, że nie musimy pochylić się nad tym słowem, rozważyć go, bo jest ono bardzo proste.
kiedy byśmy zwrócili uwagę na to, co się tutaj działo. Wiecie, mamy tę przewagę, że to jest za nami. To, co żeśmy przeczytali teraz, to się stało. I kiedy Chrystus, kiedy osoba w białej szacie objawia Danielowi, co się będzie działo, teraz sobie zdajemy sprawę, dlaczego musiał tak mocno być umocniony. Daniel, pamiętacie, co się działo, kiedy on był nieprzytomny, kiedy spotkał się ze świętym, kiedy padł na twarz, był prawie, że wiecie, nie mógł się ogarnąć. Wtedy anioł go podniósł, żeby go wzmocnić, a potem sam Chrystus swoimi słowami wzmocnił go, żeby mógł usłyszeć i kilka razy powiedział mu, że musisz uważnie to słyszeć. I powiedzieliśmy sobie też, że to musi być, człowiek musi mieć trzeźwy umysł. Wyobraźcie sobie teraz to, co ja przeczytałem, co żeśmy razem przeczytali. Wyobraźcie sobie, że Daniel słucha tego i potem to musi spisać. Wyobraźcie sobie to? Zrobimy taki dyktando? Ja będę czytał, a wy po kilku wersetach tyle, ile zapamiętacie o tych królów, tyle zapiszecie. Spróbujemy? Pamiętacie ze szkoły coś takiego? Ilość słówek, ktoś dyktuje i ile dasz rady zapisać z pamięci? Nie. Ale zrobiło się trochę, rozluźniło się, prawda? Dlatego chciałbym powiedzieć, że tutaj jest mnóstwo historii, której Chrystus objawia Danielowi, co się by działo krok po kroku. I w sumie my, jako ci, którzy jesteśmy już z perspektywy tego, co patrzymy do tyłu, patrzymy na to, co się wydarzyło, to na sam początek i na sam koniec chcę podkreślić i powiedzieć, że to, co było objawione, to, co tutaj było przepowiedziane, stało się dokładnie do jednej osoby, do jednego zdarzenia. Dokładnie to, co było powiedziane. Nic, ani za dużo, ani za mało. Punkt w punkt wszystko się wykonało. Żeby to potwierdzić, musielibyśmy wziąć historię teraz i dokładnie tych królów przeanalizować. Ja nie lubiłem historii. Kto lubił historię w szkole? Ręka do góry. 2, 3, 4, 5. Okazuje się, że sporo ludzi. Wiecie, ja lubiłem taką historię, która mi się podobała. Tu akurat jeszcze lubiłem tę historię, ale powiem wam, że tych królów tutaj jest za dużo na te ilości mojego przypodobania. Ale przyszło mi z pomocą, wiecie, mamy taką technologię, że możemy sobie filmy pooglądać i dużo filmów na okresie tej historii jest nakręcone. Zobaczymy to nawet w tej historii, kiedy przypodobamy sobie kilka z tych historii, które mi się akurat podobają. Mam tę przewagę, że mogę sobie wybrać te, które mi się podobają i wam przedstawić. A wszystkie, które będziecie chcieli docieknąć, musicie sprawdzić w historii. I chcę wam powiedzieć, że rzeczywiście tak się działo. Dokładnie tak się wydarzyło. Jak Chrystus powiedział, że przyjdzie ten król z południa, przezwycięży króla z północy, to tak się wydarzyło. Gdybyśmy mieli przypodobać sobie to, a przyda się nam to, dlatego chcę to powiedzieć, to najczęściej właśnie w księdze proroctw jest powiedziane, król południa to jest król Egiptu. Egipt to było mocarstwo południa i wielokrotnie właśnie, czy tam były, jacy królowie tam byli, to właśnie chodziło o te mocarstwa Egiptu i Syrii. Północy. Dlatego dzisiaj też mamy właśnie takie rozgrywki, nie wiem, czy zauważacie, północ-południe, kiedy nawet ostatnie wydarzenia, kiedy było nalot i bombardowania, więc król północy. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyśmy się przyjrzeli, co tutaj jest powiedziane. Wiecie, na początku, kiedy tutaj jest mowa, myśmy już dwa widzenia przerabiali i widzimy, że to jest Królestwo Persji. Daniel, kiedy to widzenie jest przedstawiane, on jest świadomy, bo żyje w tym czasie i on to rozumie, Królestwo Persji. Natomiast kiedy przyszedł następne mocarstwo i musimy sobie to podzielić na wersety. To jest tak trochę nawet tutaj zrobione, fajnie podzielone. Jak nie wiem, dlaczego ten 11 rozdział jest tak zrobiony w środku, tak te wersety są bardzo fajnie podzielone. Drugi werset mówi o tym, że nastanie jeszcze trzej królowie powstaną w Persji. Ten czas, kiedy to było, to był, przypomnij mi sobie, Dariusz był Medem, potem był Cyrus, tak? Xerxes był czwarty król, a zapamiętałem tylko dlatego, że to był ten, który wydał dekret, żeby odbudować dziedziniec i fosę. Bo tam było powiedziane w proroctwie, to właśnie w tym momencie, że kiedy będzie odbudowane te dwie rzeczy, to wtedy zaczną się odliczać dni niewoli.
Dlatego to bardzo skrupulatnie ludzie liczyli. Od tego momentu zaczęło się. Ten król właśnie wydał ten dekret. Dlatego tutaj mamy o państwie powiedziane, o państwie poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Czyli do drugiego końca wersetu mieliśmy Persję, czyli tych czterech królów, którzy powstaną jeszcze. Daniel miał to objawione, że po tym królu, który teraz jest, jeszcze będzie następca i potem jeszcze jeden. I teraz mamy trzeci werset i tutaj jest napisane tak. Wówczas powstanie potężny król, zdobędzie on wielką władzę i będzie czynił, co zechce. Pamiętamy to widzenie Daniela, które nad Tygrysem miał, kiedy, pamiętacie to? Kiedy był ten baran i co się rozpędziło, żeby go zmieść? Kozioł z jednym rogiem. I tutaj mamy właśnie ten obraz, popatrzcie się. Powstanie potężny król, zdobędzie wielką władzę i będzie czynił, co zechce. Czy nie przypominacie sobie, że tam było właśnie tak napisane, że będzie robił, co chce? I kto to jest, pamiętacie? Aleksander Wielki, tak jest. Miałem dzisiaj nagrody jakieś przygotować. Za uważne słuchanie. To jest Aleksander Wielki. A kiedy już powstanie jego królestwo, ulegnie rozpadowi, zostanie rozdzielone stosownie do czterech stron świata, lecz nie pomiędzy jego potomków i nie według porządku, który by wynikał z jego władzy. I to jest prawda. Słuchajcie, kiedy Daniel to słyszał, jeszcze tego nie było. O Aleksandrze jeszcze nikt nie słyszał, nie wiedział. Nie wiedział nawet nikt, że Grecja najedzie Persję. Natomiast Aleksander Wielki rzeczywiście był jednym z najpotężniejszych w historii. Możemy poczytać do dzisiaj nawet jeszcze to imię takie jest sławne od wielkości, od siły. Ale w wieku 32 lat umarł. I nikt z jego synów nie został królem, nie został następcą. Nikt z jego synów. A popatrzmy, co mówi przepowiednia, że zostanie rozdzielone stosownie do czterech stron świata, czyli zgadza się, na cztery królestwa rozbiło się jego mocarstwo, lecz nie pomiędzy jego potomków i nie według porządku, który by wynikał z jego władzy. Raczej zostanie ono wyrwane i przypadnie innym, a nie jego potomkom. Według historii to królestwo zostało podzielone na 12 części i to właściwie byli dowódcy jego wojsk, dowódcy wodzowie, którzy byli pod jego panowaniem, byli jego powiedzmy takimi najgłówniejszymi generałami. Pomiędzy nich zostało rozdzielone i nikt z jego synów, nikt z jego potomków, z jego dzieci, nikt nie odziedziczył królestwa. Więc popatrzcie, zostało zapowiedziane i dokładnie tak się stało. Widzimy to? To jest niesamowite, że jest powiedziane wcześniej, a potem się dokładnie tak dzieje. Kto tak potrafi? Tylko Bóg. Amen. Więc mieliśmy co? Mieć trzeci werset. Czwarty werset to jest właśnie to o Aleksandrze Wielkim i o rozbiciu królestwa. I mamy piąty werset. Czytajmy dalej. Następnie do potęgi dojdzie król południa, lecz jeden z jego książąt okaże się mocniejszy, swoją władzę rozciągnie na większe obszary. Po latach jednak sprzymierzą się ze sobą. Córka króla południa przybędzie do króla północy, aby dzięki temu doprowadzić do ugody. I narysowałem sobie coś takiego tutaj. To się działo w historii. Tego też za bardzo nie rozumiem. To się nazywali, to był Egipt. W Egipcie to się działo, król południa. Ptolemeusze się nazywali. Ta monarchia się nazywała. Rzeczywiście chcieli połączyć północ z południem. Chcieli, to gdzieś tam na z filmu sobie spisałem, ta królewna, ta królowa, która właśnie przybyła, ona się nazywała Berenike, a król się nazywał Antioch II. Dokładnie tak się nazywali. Przybędzie do króla północy, dzięki temu doprowadzi do ugody, ale jej wpływ okaże się nietrwały, on sam również nie zdoła się ostać, poniosą klęskę on, ona i ci, którzy ją sprowadzili i ten, który ją zrodził i który ją wspierał w tym czasie. Okazało się, że oni zginęli, zostali prawdopodobnie zamordowani i rzeczywiście tak się okazało, jak tutaj przepowiednia mówi. Więc gdybyście sprawdzili historię, jeżeli macie na to ochotę, jest to bardzo dostępne. Słuchajcie, nawet w Google'ach można sobie wpisać dany okres czasu, wieku. Ja tutaj nie popisałem do wszystkich lat, które to są lata przed naszą erą, ale na końcu zrozumiecie mnie. Jak wysłuchacie mnie i będziecie cierpliwi do końca, jeszcze kilka królów południa i północy, to zaraz powiemy, do czego chcemy dojść.
Okej? Więc to mamy następny okres historii. Władca Egiptu tutaj był. Siódmy werset mówi, miejsce króla południe zajmie pęd jej, z jej korzeni. I rzeczywiście ta królowa Berenike, ona została zamordowana, ich dziecko zostało zamordowane, i król Antioch II, więc nie było następcy. I tutaj jest napisane, że nie, czyli nie jest tak jakby z tronu, jak powinno być, z ojca na syna na przykład, tylko z pędu, rozumiecie? Tak jakby z korzenia, o. I rzeczywiście w historii wydarzyło się tak, że to jej brat od Berenike, brat objął panowanie. Więc zupełnie się wypełniło to, co Daniel usłyszał. Popatrzcie, z jaką precyzją, z jakim Bóg objawia to, co się będzie działo. Miejsce króla południa zajmie z korzeni, zetrze się z armią północy, wkroczy do jego twierdzy, rozprawi się z nimi i odniesie zwycięstwo. To się rzeczywiście działo, możecie to sprawdzić w historii. Do niewoli w Egipcie zabierze także ich bóstwa, ich lane posągi oraz kosztowne złote i srebrne naczynia. Potem przez lata będzie trzymał się z dala od króla północy. Rzeczywiście w historii było zanotowane, że ten brat chciał pomścić swoją siostrę i swoich bliskich. I dlatego taki był okrutny, po prostu ograbił, zabrał. Nawet wiecie to, co było w starożytności dla... Oni w sumie byli jakby podobnych bogów czcili, ale on, żeby zademonstrować te zemstę, to nawet te bóstwa ich po prostu ograbił. To było nie do pomyślenia w tamtych czasach, ale on tak zrobił, żeby pomścić, żeby to jak uwidocznić. Następnie mamy tak... Ósmy, to czy wzięliśmy do niewoli te bóstwa wszystkim, nie my, ale ten król. Król północy wprawdzie wkroczy do królestwa południa, ale powróci znów do swojej ziemi. I rzeczywiście tak było. Za to jego synowie pod burzą i zbiorą mnóstwo licznych wojsk. Jeden z nich wtargnie, przejdzie niczym powódź, także dojdzie do bitwy przy jednej z jego południowych twierdz. I właśnie historia zanotowała, że tam w tym okresie było bardzo dużo zemsty. Jedni się, wiecie, ktoś stracił tron z powodu jakichś tam, drudzy się mścili. I właściwie przejmowanie tronów, że to była taka odbijana piłka z północy na południe, nie było wynikiem czegoś, jakiejś odbudowy, jakiegoś czegoś normalnego. Ale to były czasy zemsty. Ten zginął, ten się pomścił. Znowu zbił się w siłę, zebrał wojska, żeby przejść tamtego, żeby go pokonać, żeby przemaszerować. I cały czas były trwałe wojny. Gdybyśmy w historię zajrzeli i zróbcie to, zachęcam was do tego. Jeśli ktoś lubi historię, to jest tam wiele pola. Można nawet obejrzeć filmy na ten temat. To możemy popatrzeć, żeby tylko potwierdzić to, co Daniel usłyszał, zanim się wydarzy na nawet kilkaset lat wcześniej. Bóg objawia takie rzeczy. Już się zastanawiacie pewnie, dlaczego, jaki to miało sens, jakie to miało znaczenie. Idziemy dalej. Musimy przez to przejść wytrwale, tak samo jak wy, tak samo ja. Co mamy? Właśnie tych dwóch braci, którzy się złączyli, zjednoczyli, oni przeszli, zajęli Gazę. Strefa Gazy, dzisiaj znamy takie miejsce, pamiętacie, prawda? To właśnie tam, w tym miejscu, oni się umocnili. Południowych twierdz. Rozdrażniło to króla południa, ruszy do walki z królem północy, a król północy wprawdzie wystawi wielką armię, ale ulegnie on królowi południa. Król południa zwycięży, lecz przy tym zbije się w pychę i choć upadek przyprawi dziesiątki tysięcy, nie wyjdzie z walki wzmocniony. Rzeczywiście tak się stało, że wiecie, tam było podane nawet ile 70 tysięcy wojska, ileś tam słoni, które były takie, wiecie, bojowymi słoniami, ile jeźdźców tam mieli, ja to miałem nawet, mam to gdzieś nawet popisane, ile tego wszystkiego jest. I ten król północy był o wiele, wiele mocniejszy. Jednak jakoś dziwnym cudem właśnie temu się udało zwyciężyć. I tutaj tak czytamy, że wzbije się w pychę. Właśnie dlatego się wzbił w pychę, bo był przekonany, że przegra tę wojnę. Chociaż chciał się zemścić, jego siła zemsty była taka mocna, że nie odpuścił. I dziwnym cudem udało się mu to wygrać, tę wojnę. I być może dlatego zbił się w pychę i choć upadek przyprawi dziesiątki tysięcy, nie wyjdzie z walki wzmocniony. Wiecie, dlatego że pomimo, że pokonał tyle tysięcy ludzi, tyle tysięcy wojska, to nie dało mu to trwałego jakby powiedzmy imperium, trwałego królestwa.
król północy ponownie wystawił wielką armię, jeszcze większą niż za pierwszym razem, czyli jeszcze więcej wojska wystawił. Po latach nadejdzie południe z tą właśnie armią i ogromnym taborem. W tych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa. Wśród nich będą również gwałtownicy z twojego ludu. Właśnie tutaj na tym byś się chciał zastanowić, bo pewnie zastanawiacie się, dlaczego tutaj jest napisane do Daniela, mówi Chrystus, gwałtownicy z twojego ludu. Powstaną oni, by wypełnić widzenie, ale potkną się. Wiecie, to było przez Palestynę przechodził ten król południa i część Izraelitów, część Żydów, część ludu wybranego przyłączyło się, powiedzmy, fałszywie do takiej zdradzie do tego króla. I właśnie tutaj jest tak napisane. I rzeczywiście w historii tak się stało, gdybyście o tym poczytali. To mnie akurat interesowało, więc nie chcę tutaj robić wykładu na ten temat, ale to nie moja bajka. Ale był taki okres historii, kiedy naprawdę był podzielony bardzo, chociaż naród wybrany tutaj, Izrael, nie jest w ogóle wspomniany, zauważyliście? Tylko Ziemia Piękna jako Izrael, jako Jerozolima jest wspomniana raz i jeden raz tutaj jest właśnie z twojego ludu, czyli gwałtownicy z twojego ludu, czyli gwałtownicy zostali nazwani dlatego, że byli zdrajcami. Król północy nadciągnie, usypie wał i zdobędzie miasto obronne, a oddziały południa, również te doborowe, nie będą w stanie się oprzeć, zabraknie im na to sił. Więc do tego momentu, i to był, nazwał się ten król, który taki miał wielką ochotę na to zwycięstwo po raz drugi, Filip Macedoński, tak się nazywał. Filip jest bardzo ładne imię zresztą, a taki miał ten król na imię. Co dalej mamy? Król północy będzie robił to, co zechce. Nikt mu nie zagrozi. Stanie on też w przepięknej ziemi i dokona zniszczenia. Widzimy, tutaj mamy obraz przepięknej ziemi, czyli Izraela, czyli Jerozolimy. Popatrzcie się, mówi to sam Chrystus. Chciałbym się zatrzymać na chwileczkę w tym momencie. Nie myślałem o tym, że to będziemy robić, ale tak zrobimy. Zatrzymamy się i sam Chrystus mówi o tym i nazywa ją przepiękną ziemią. Popatrzcie się, jaka miłość jest do miejsca uwielbienia, miejsca chwały Syna Bożego. Jak bardzo wielką wagę przywiązuje sam Bóg, Jezus Chrystus, druga osoba Boża, przywiązuje wielką wagę do miejsca, gdzie jest oddawana chwała Bogu. Popatrzcie się, do przepięknej ziemi. Tak nazywa ją sam osobiście. Więc mi to daje coś do zrozumienia, że to jest niesamowita cena dla niego, niesamowite, wiecie, to co widzi, to co przedstawia i tak samo ceni ciebie i mnie. Amen? Tak samo ceni Kościół i ci, którzy pielęgnują uwielbienie Boga, uwielbienie Najwyższego. Kiedy mówi o tobie, zwraca się, że to jest coś przepięknego, ktoś przepiękny. To jest coś ponad wszystko. Tutaj mowa jest o wielkich mocarstwach, o tonach złota, o niesamowitych, wiecie, łupach, niesamowitych wielkich rzeczach. Historia, która sięga jakiejś tam sławy niesamowitej, ale koncentruje się na przepięknej ziemi. Ten, który o tym opowiada. To mi mówi, że właśnie on się dzisiaj koncentruje na tobie. Jeśli jesteś w uwielbieniu, jesteś w miejscu, gdzie chcesz wielbić Boga, to wielkie rzeczy na tym świecie nie zajmują mu tyle miejsca, co ty, co twoja osoba. On dla ciebie ma miejsce w swoim sercu i mówi, to jest przepiękne, on jest przepiękny, ona jest przepiękna. Amen? Halleluja. Cieszę się, że się ze mną zgadzacie. To było tak ponadplanowo, jak to ktoś mówi, że bez dodatkowej opłaty. Potem dojdzie do rozciągnięcia swojej władzy na całe Królestwo Południa i doprowadzenia do ugody z jego królem. W tym celu da mu córkę za żonę, by ją następnie przekupić. Ona jednak na to nie przestanie i wspierać go nie będzie. I tutaj chcę wam powiedzieć, że mamy taką dosyć sławną i znaną historię. Antoniusz i nie wiem, czy kojarzycie taką historię, Antoniusz i Kleopatra? Ktoś kojarzy taką historię? Oglądałeś film? Okej. To już było takie dosyć ciekawe, kiedy można było oglądać takie bitwy, historie. I to właśnie jesteśmy w tym miejscu. Gdybyście zajrzeli teraz na ten 17 werset, to się dzieje. Król stanie i będzie chciał rozciągnąć swoją władzę na całe Królestwo Południa i doprowadzenia do ugody z jego królem. Król północy chce dojść do ugody z królem południa i rozciągnąć całą władzę, wiecie, zagarnąć to. Jest niesamowicie zachłanny, sprytny, przebiegły.
I to właśnie na tym filmie możemy tam gdzieś oglądać, gdybyście chcieli w tej historii zajrzeć, albo przeczytać w książce. Też bardzo fajnie jest napisane, opisane w wielu książkach to jest. Ja tylko jedną przeczytałem, podobało się mi. I słuchajcie, i on dał córkę dla księcia tego południa, żeby połączyć te ziemię. I podstęp był taki, że kiedy ona wyjdzie za mąż za niego, że zagarnie to wszystko, że ona go wyda, że go ona zdradzi, ale już ziemia zostanie jego. Sprytne, prawda? Nie wiem, czy dzisiaj się tak nie robi, ale w tamtych czasach był taki pomysł. I słuchajcie, ten pomysł by się udał i tutaj przepowiednia mówi, że ona na to nie przystanie. Popatrzcie się, jak fajnie jest powiedziane w przepowiedni, a jak jest w rzeczywistości, chcę wam to pokazać. Ona na to nie przystanie i wspierać go nie będzie, czyli swojego ojca, nie będzie go wspierać. Okazało się tak, że ona nie zdradziła swojego męża, więc zupełnie stanęła po jego stronie, nie po tak, jak była umowa i zupełnie z tego nic nie wyszło. Nie było zagarnięcia ziemi i to tam możemy w tej historii oglądać. Jakbyście chcieli oglądnąć historię o Antoniuszu Kleopatrze. Wówczas król północy skieruje swoje zabiegi na obszary nadbrzeżne. Wiele z nich zdobędzie, lecz pewien dowódca położy kres jego bucie, a ponadto odpłaci mu za nią. I tutaj chciałbym też powiedzieć, że to właśnie ten król północy nie mógł tam sobie poradzić, więc miał taką wielkie parcie na władzę, na zagarnianie, na przejmowanie ziem, że targnął się na Morze Śródziemne, na Cypr głównie, na wybrzeża, ale już wtedy Rzym przeciwstawił. Ten król tutaj, co tu jest napisane, lecz pewien dowódca położy kres jego bucie, ponadto odpłaci mu za nią. Więc ten pewien dowódca, to w historii już dokładnie możemy przeczytać i możemy to zrozumieć, że chodzi o zastępy legiony rzymskie. Oni mieli bardzo dobrą flotę w tamtym czasie. Grecy byli troszkę słabsi na początku, dlatego, no zresztą potem też, bo przecież Rzym zagarnął Grecję, nie? To było wiadome. I on nie przypuszczał tego, że właśnie będzie się musiał tak zesprzeć z taką nowoczesnością, jeśli chodzi o flotę rzymską. Ten legion właśnie tego przywódcy, który tutaj jest nazwany nieznanym w przepowiedni, nie zapisałem jego imienia, ale też to tam gdzieś mam w swoich notatkach. Nie będę łamał języka, naprawdę, powiem wam. Chociaż rzymskie są lepsze niż te greckie czy egipskie. Dlatego znów zwróci się ku twierdzom swojej ziemi, potknie się jednak, upadnie i nie będzie go już można znaleźć. Rzeczywiście tak się stało, że ślad po nim zaginął i nie można było, były wielkie straty po nim poniesione, wielkie koszta, bo wiecie, każda wojna ma niesamowite ciągnie za sobą niesamowite koszta, więc to jego mocarstwo, ten jego kraj macierzysty był bardzo złupiony przez te wyprawy, przez te wojenne wszystkie akcje i po prostu gdzieś tam na północy się skończyło. Ja już nie zapamiętałem, czy o niego chodzi, ale nie chcę tutaj pomylić. Jeżeli chcecie, jesteście tego ciekawi, sprawdźcie, co się z nim stało. Rzeczywiście tak się stało, że nie było to takie zupełnie odejście, czy powiedzmy śmierć naturalna, to było tak, jak jest zapisane w Księdze Proroczej. 20 werset natomiast mówi, po nim nastanie taki, który wyprawi poborce, by ratować splendor królestwa. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to akurat też mnie interesowało, więc wam się podzielę. Następca jego był taki, że chciał odbudować to królestwo, a że skarbiec był złupiony, więc on wyprawił poborców, którzy by mieli zbierać i wiecie, te wszystkie okupowane kraje łupić, głównie też Izrael. I on powołał takiego poborcę, którego posłał do Izraela, żeby tam wszystko, co zostało jeszcze, wszystkie świętości, wszystkie złoto, wszystkie, co tylko, jakie kosztowności zostały, że ma złupić i sprowadzić. I historia się tak potoczyła, że właśnie ten poborca, nie wiem, czy zapisałem jego imię, też nie zapisałem jego imienia. On, ten poborca, taki krąży, taki właśnie w historii, że on, jakaś zjawa go ostrzegła przed tym, żeby nie upił z kościoła, z świątyni, nie upił świętych rzeczy, ani świętego narodu. Dlatego on się sprzeciwił temu swojemu królowi, temu swojemu władcy, a zrobił to tak sprytnie,
tu jest napisane tak, to jednak po kilku dniach zostanie zdruzgotany, czyli ten król, lecz nie z powodu gniewu i nie z powodu wojny. Przepowiednia mówi tak łagodnie, a powiem wam, że został otruty ten król. Czyli nie zginie z powodu wojny, ani z powodu gniewu, tylko po prostu w taki inny sposób. A dokładnie historia mówi, że został otruty. I został otruty, i to jest potwierdzone przez tego poborcę właśnie. Więc taka jest historia tego króla następnego. Idziemy dalej. Jesteśmy bardzo blisko, bo jestem 21 werset, a dzisiaj czytamy tylko do tego wersetu. Potem nastanie nikczemnik. Słuchajcie, na tym słowie zatrzymam się i zgadnijcie, to będzie pierwsza zagadka w naszym słowie, z naszym wtorku ze słowem. Pierwsza zagadka, kto to jest? Powiem tylko jedno słowie. Jeszcze? Antioch. Zgadza się. Antioch Epifanes. Tak? Doszliśmy do tego momentu, gdzie już byliśmy kiedyś w widzeniu, zgadza się, pamiętacie? Kiedy była mowa o tym małym rogu, Antioch Epifanes, który jest przyrównany do ducha Antychrysta, który przyrównany jest do tego, który prześladuje, ciemięży i przeciwstawia się Bogu, ale prześladuje jego lud, prześladuje wszystko, co łączy się z Bogiem. I dotarliśmy do tego miejsca i chciałbym celowo zostawić to na następny raz, żeby to połączyć razem z ostatnim objawieniem, które jest bardzo bliskie przyjścia Jezusa Chrystusa, ponownym przyjścia Jezusa Chrystusa, czyli nie tym, które było już, które się wydarzyło przez to, że przyszedł, urodził się jako dziecko, ale tym przyjściem, które będzie chwale, kiedy go wszyscy ujrzą i wszyscy padną na twarz i oddają mu pokłon. Dlatego chciałbym do tego miejsca i tutaj jest napisane, wiecie, tutaj rozciągnięta jest ta historia bardzo mocno. Pamiętacie, jak wtedy przy tym widzeniu było opisane wiele tam królestw, ale właśnie kiedy przyszło o Grecję i Antiocha Epifanesa, tam anioł bardzo rozwlekł to jedno. Pamiętacie to? Tam było dużo powiedziane o nim. I zastanawialiśmy się, dlaczego jest o innych tylko o jednym wersecie, w jednym zdaniu powiedziane, a o nim jest tak dużo. Dlatego, że właśnie Bóg tak bardzo wystawi na sąd tego, kto dotyka jego źrenicy oka. Amen? Nie pozwoli, aby ktokolwiek dotykał jego świętości i jego ludu. Jego narzędzi, jego naczyń nie wolno dotykać. Właśnie on to zrobił. Było tu kilka takich, jak to tutaj jest nazwane? Nikczemnik, o właśnie, nikczemnik, dobre słowo. Na to określenie. Było kilku takich nikczemników, których szczególny sąd czekał i czeka. I to jest właśnie do tego momentu. Ale teraz to, co najlepsze. Przeszliśmy kawałek historii. Dzisiaj jesteście troszeczkę zmartwieni tą historią. Ale ja chciałbym was zachęcić do czegoś, żebyśmy się nad czymś dzisiaj pochylili. Mam tylko kilka wniosków, ale wiecie, to jest coś niesamowitego. Popatrzcie się, jedno, co się mi bardzo rzuciło w oczy, to jest to, że czy zauważyliście, że przez tę całą historię ani razu nie spotkaliśmy słowa Bóg? Nie zauważyliśmy Jego działania jako takiego, jako działanie Boże ponadnaturalne, zgadza się? Popatrzcie, jest jeden król, ten pokonuje tego, następca przychodzi, zemścił się na tym, ten uszkodził temu tam powiedzmy rodzinę, ten się zemścił na nim, przeszedł cały kraj, ten ograbił. Zauważacie to? I nigdzie nie widzimy takiego przejawu, że Bóg po prostu coś jawnie, ponadnaturalnie zrobił. Widzieliśmy to w poprzednich historiach, kiedy była mowa o tym, że zostanie ktoś usunięty bez udziału rąk. Pamiętacie takie zdanie? Kiedy było powiedziane do Daniela, że zostanie to z Bożym rządzeniem zrobione. Dlatego zostawiłem tę historię Antiocha na sam koniec. Ale wiecie, tutaj w tym momencie widzimy, że w tej historii nigdzie nie spotykamy na przykład, że Bóg zrzucił tego króla z tronu i ustanowił następnego. Czy nie widzimy w ogóle jakby śladów, jakby obecności Bożej? Zauważacie to? Dlatego chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się tej historii, chociaż ona jest trochę dla nas, nie lubimy historii większości, bardzo mało ludzi, 5 ludzi tylko lubi tutaj na tej sali historię, dlatego chciałbym się przypatrzyć, co z tego możemy wziąć dobrego. Bóg jest ponad historią. Amen.
I chciałbym, żebyście zobaczyli dzisiaj, że pomimo tego, że go nie widać, ani jego śladów działania nie widać, to popatrzcie się, kto objawił, co się stanie. Sam Bóg. Chciałbym, żebyśmy się pochylili nad tym słowem i pomyśleli sobie, kiedy nie widzimy w działaniu albo w historii, czy wołamy na przykład do Boga o interwencję, wołamy o pomoc, wołamy o zmianę, wołamy o prezydenta na przykład, o burmistrza wołamy. I czasami wydaje nam się, że nie widać Boga. Zgadza się? Że jakiegoś takiego jawnego znaku ponadnaturalnego, jakiegoś takiego wow, wiecie, taki coś. Modliłem się i przyszło. Modliłem się i zmienione zostało. Modliłem się i ten, którego wybrałem, został prezydentem. Słuchajcie, nawet jeżeli tego nie widzisz, nawet jeżeli nie widać żadnego śladu Boga, to On to wszystko do przodu przewidzi. Amen? On to zapowiada i nic nie jest w stanie wymknąć się Mu spod kontroli. Amen? Ten rozdział mi bardzo wiele daje do myślenia, że chociaż go nie widzisz, chociaż wydaje ci się, że go nie ma, jest ciężka historia i widzisz, że jeden drugi go powalił i nic z tego nie rozumiesz, to jednak Bóg nad wszystkim czuwa. Amen? I wiecie, taki tytuł sobie napisałem, nie wiem, czy to może być, ale On jest Panem historii. Tytuł tego jest On jest Panem historii. Kiedy Bóg zaplanuje, On to objawi swoim sługom i prorokom i to się stanie dokładnie tak jak tutaj. Gdybyśmy historię prześledzili, a wiecie, ja sobie tylko urywkami niektórych królów tam prześledziłem, tak dokładnie jak zostało zapisane. Tylko różni się tym, że tutaj na przykład jest zapisane, że po prostu nie w sposób wojny czy gdzieś tam zostanie usunięty, a historia potwierdza, w jaki sposób po prostu upadł ten król. Tylko te szczegóły i co chciałbym powiedzieć, że to jest niesamowity wniosek dla mnie, jak potężnym narzędziem, jak potężnym objawieniem, jak potężnym Bożym cudem dla nas jest Pismo Święte, jest Biblia. Popatrzcie się, gdybyśmy sprawdzili teraz historię nowocześniejszą trochę, to chcę wam powiedzieć, że wielu naukowców, wielu historyków zadziwia to, że gdyby nie Księga Daniela, nie wiedzielibyśmy połowę rzeczy o tym, co się działo wtedy. Mało tego, mogliby zapisać wszystko król po królu, co się stało, ale ciągle się zastanawiają, jak jest możliwe, żeby z takimi szczegółami, tak dokładnie, do jednego dnia, do jednego roku, każda sytuacja, nikt nie pominięty, żadna sytuacja nie była po prostu jakoś wykluczona, jakoś się nie wymksła. Dokładnie się stało, tak jak zostało w Księdze Daniela zapisane. Następny fakt jest bardzo ciekawy, że wszystkie księgi i zwoje, które Daniel miał w objawieniu, zapisał bardzo skrupulatnie. Wiecie, on był urzędnikiem najwyższej rangi. Więc on wiedział, jak to robić, wiedział, jak księgować, wiedział, jak adresować, wiedział, jak pisać daty. On wiedział to w kilku językach, dlatego wszystko pisał, notował i składał w odpowiednich miejscach i pieczętował. I dzięki temu dzisiaj mamy tak obfite błogosławieństwo, takie dziedzictwo, że narody, ludzie i my, jako dzieci Boże, możemy korzystać z tego, co zostało przepowiedziane, zapowiedziane, a potem dokładnie się stało. I dzisiaj ludzie, którzy naprawdę chcieliby udokumentować, sprawdzić i powiedzieć, to nie ma prawdy. Wiecie, są historyczne zapiski i jest Księga Daniela. I te historyczne zapiski małymi kroczkami nadążają za tym, co zostało zapisane w Księdze Daniela. Chciałbym powiedzieć, jakim bardzo ważnym, jakim niesamowitym błogosławieństwem, ale też dziedzictwem Bożym dla nas ludzi jest testament, jest Słowo Boże, jest księga, jest proroctwo. Amen. I zapisałem sobie takie zdanie. Słuchajcie, zapiszcie go, bo to nawet mi się podoba. Można zlekceważyć Biblię, ale nie podważysz jej. Ten rozdział nam mówi, że nie jesteś w stanie podważyć Bożych zapowiedzi. Nie jesteś w stanie podważyć Bożych obietnic. Możesz zlekceważyć. Możesz machnąć ręką, ale nigdy nie jesteś w stanie podważyć tego. I chcę wam powiedzieć taki przykład, że byli naukowcy, i to w naszym stuleciu, w poprzednim stuleciu, bo w XX wieku, którzy chcieli podważyć Księgę Daniela i powiedzieli, że Księga Daniela to jest taki, no taki do ludzi religijnych napisane, ale my mamy swoją historię. Natomiast dziwne jest to, że podpierali się wszystkimi datami, wszystkimi szczegółami z Księgi Daniela, bo ich księgi nie były dokładne. Tego Księga Daniela była stuprocentowo dokładna i wszyscy się podpierali nią. I teraz chcę wam powiedzieć taki autentyczny
wydarzenie, które ludzie chcieli, właśnie ludzie uczeni chcieli podważyć, że to nie jest prawda. I tak dochodzili, że udokumentowali jeszcze coś więcej. Nawet lata i dni, które są przepisane jako niewola Izraela, zostały od dekretu, od daty, dokładnie tam powiedzmy 6 kwietnia, od tego momentu zaczęły być liczone. I taką ciekawostkę wam powiem, że na przykład te lata, które są pomnożone 70 razy 7 i tak dalej, i potem, że to będzie trwać, wyszło tam, oni policzyli. Wiecie, to było bardzo wielkie wyzwanie. Ja sobie też to próbowałem liczyć. Mamy kalkulatory, mamy ułatwienie, ale oni mieli mega trudne zadanie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak zaczniesz liczyć lata, to w Izraelu i w ogóle tam na Bliskim Wschodzie lata były wszystkie, każdy rok miał 360 dni, równiutko. Każdy miesiąc miał 30 dni. Nie było tak jak u nas 31, 29, wszystko było po 30 dni. Więc oni musieli liczyć tak, jak było zapowiedziane od tego dnia i musieli też liczyć tak, jak tam były wtedy kalendarze, zgadza się? I wiecie, kiedy oni to policzyli, te wszystkie wieki, kiedy to było zapowiedziane, chcieli udokumentować, że Biblia nie ma racji. Kiedy doliczyli się do naszej ery, czyli do tego momentu, kiedy zaczyna się liczyć nasz kalendarz, mamy 2024, prawda, więc od zera, kiedy się zaczynało, musieli zrobić tam przeskok, bo wiadomo, to był jeden dzień tam w tą czy w tą stronę, musieli to zrobić, więc skrupulatnie to zrobili, myśląc, że ktoś się pomylił i na pewno to nie wyjdzie. I potem zaczęli od tego momentu liczyć. Potem się zaczął kalendarz gregoriański, który właśnie 31, 29, rok przestępny, czyli co 4 lata musieli dodać jeden dzień, a musieli przeliczyć wszystko na 30 dni. I słuchajcie, kiedy policzyli dokładnie od tego króla tam, Aleksander, nie, to był Xerxes, od tego dekretu, który był wydany, i liczyli od daty, kiedy naród izraelski zostanie wypędzony z Izraela, kiedy zostanie na wygnaniu przez tyle i tyle dni, tyle lat i tyle dni, policzyli do dnia. Powiedzieli, udokumentujemy. To jak to policzyli wszystkie te dni i zgadzało się już z tymi latami, to wiecie, co wyszło? Jaki dzień wyszedł? 14 maj 1948 rok. I chcieli udokumentować, podważyć Pismo Święte, chcieli obalić to, że to się w ogóle gdzieś tam nie zgadza. A udokumentowali jeszcze, potwierdzili, przybili pieczęć, że dokładnie co do jednego dnia wygnanie i niewola spełniła się. Powstało państwo Izrael po tylu tysiącach dni. Słuchajcie, wiecie, co mi to daje do myślenia? Jaki nasz Bóg jest niesamowicie sprawiedliwy i jak jest konsekwentny. Słuchajcie, swojemu ukochanemu narodowi, który nazywa przepiękną ziemią, naród, który jest ukochany dla Niego, kiedy zapowiedział, co się stanie, kiedy będą nieposłuszni, nie darował ani jednego dnia. Tak sobie myślę po ludzku. Jako ojcowie, jako my rodzice, czasami nasze dzieci są niegrzeczne. Kto jeszcze ma dzieci małe, czy w wieku niegrzeczności? I wiecie, czasami dajemy im karę. Mówisz mu, tydzień nie będziesz mógł grać na komórce. Prawda? Ale kiedy widzisz, że sprząta, że garce pomyte, że podłoga powycierana, że wszystko zaopatrzone, że pies każdy dzień dostaje jedzenie, że jest niesamowicie solidny w tym wszystkim, mówisz sobie, no dobra, ostatnie 2 dni mu daruję, jest taki grzeczny, tak się poprawił, tak i zrobił. Zgadza się? Tak? Popatrzcie się, ale Bóg jest tak sprawiedliwy, że ani jednego dnia. Jeżeli powie tak, to jest tak. Amen? To mi daje do myślenia, że nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie jesteś w stanie zapracować, nie jesteś w stanie się poprawić, ani zrobić niczego, żeby wpłynąć na Bożą decyzję. Jedyny ratunek dla ciebie i dla mnie to jest krew Jezusa Chrystusa. Amen? To jest to, że On zapłacił moje grzechy i mogę żyć w łasce, mogę żyć w Bożym przebaczeniu. Amen? Tak sprawiedliwy i potężny Bóg daje tak wielką łaskę. Słuchajcie, nie marnujmy łaski. Żyjmy w pełni Jego obfitości. Żyjmy w pełni wdzięczności dla Niego. Amen. Bierzmy Słowo Boże, które jest tak niesamowitym dziedzictwem, którego nie można podważyć, ani którego nie można, wiecie,
jakkolwiek, cokolwiek by kto chciał zrobić. Wielcy już to zrobili i ukazało się, że tylko potwierdzili i ukłonili się i powiedzieli: Boże, masz rację. Boże, jesteś święty, sprawiedliwy, nie pomyliłeś się ani raz. Amen? Dlatego można zlekceważyć, zgadza się. Ale nie o tym. Chcemy być pełni szacunku, miłości dla Boga i Jego słowa. Dlatego, że kiedy On wypowiada słowo, to się dzieje. Amen? Tak sprawiedliwy, tak konsekwentny, tak święty Bóg, że On, kiedy mówi słowo, nigdy nie stanie się inaczej. Amen? Kiedy powie ci, że będzie ci błogosławił aż do końca i przyjdzie po ciebie, to co się stanie? Będzie ci błogosławił aż do końca i przyjdzie po ciebie. Amen? Kiedy powie ci, że niczego ci nie braknie, to co? To nigdy niczego ci nie braknie. Amen? Kiedy powie ci, że będziesz mnie szukał całym sercem, to mnie znajdziesz. To jeżeli go będziesz szukał całym sercem, to co się stanie? Znajdziesz go. Amen? Takie jest Boże Słowo. Kiedy Bóg mówi, to się dzieje. Kiedy zapowiedział historię, to nawet jeżeli go w tej historii, w tej zapowiedzi go nie było w ogóle widać, to każdy szczegół się wypełnił. Takim właśnie jest Bóg. Nawet go możesz nie dostrzegać. Nawet możesz czasami nie widzieć śladów jego chodzenia. Ale wszystko, co powie, będzie się działo. Amen? I On chce, abyśmy współpracowali, byśmy byli z Nim. Halleluja. Co tam jeszcze zapisałem? Zaufanie do Biblii, Księgi Prawdy. O właśnie, chciałem wam, żebyście mi przypomnieli na koniec. Tutaj, kiedy Jezus, kiedy Chrystus mówi do Daniela, jest bardzo ważne zdanie. Bardzo ważne zdanie. Słuchajcie, ja go nigdy nie widziałem w Księdze Daniela. Zobaczyłem go, jak przygotowywałem się do naszego wtorku ze Słowem. 21 werset 10 rozdziału mówi tak. Jednak oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Popatrzcie się, to jest Księga Prawdy. Kiedy Bóg mówi, to się dzieje. To jest prawda. Cieszycie się? Amen. Właśnie nad tą Biblią możemy się pochylić nad tym słowem. Powiem takie malutkie świadectwo. Stało się to w tym tygodniu. Mam takiego klienta, mam takiego człowieka, który przyjeżdża w podeszłym wieku, przyjeżdża do mnie samochodem od czasu do czasu, kiedy potrzebuje pomocy. Ma 86 lat. Jeździ samochodem. Przeszedł wiele problemów, wiele chorób i nigdy nie chce słyszeć o Bogu. Nie chce słyszeć o Bogu. Mówi: Bóg, ani mi o Nim nie mów. Nie chce znać ludzi, którzy mówią o Bogu, nie chce słyszeć o Bogu. Nigdy nie będzie czytał Biblii. Wiecie, nawet tak się wypowiadał źle o historii, kiedy mu tam mówiłem jakieś świadectwo, jakieś przeżycie. I modliłem się o niego. I wiecie, modlitwa, chciałem zaczerpnąć z Księgi Daniela. Kiedy się modlimy, ogłaszamy Bożą wolę. Amen. Dlatego stawiałem się za nim i mówię: Boże, ten człowiek jest w podeszłym wieku, jest w takim wieku, przeszedł tyle chorób i nigdy nie wiadomo. A jest przeciwny i nie wiem dlaczego. Może poraniony, może ktoś go skrzywdził, może gdzieś się, wiecie, zraził czymś. Dlatego modliłem się o niego: Boże, daj mu światło, jeżeli to jest łaska Twoja, abym im przeze mnie może usłyszeć Słowo Boże. I właśnie, kiedy się modliłem, przyjechał następny raz i znowu mu powiedziałem. A on mówi: nie chcę słyszeć nic, on z Kościołem nic wspólnego. Ja mówię: nie mówię o Kościele, mówię o Jezusie Chrystusie, który zbawił ciebie, który Pana, tak mówię do niego, który dał swoje życie. I pytam się go, czy jeżeli twoje serce by było chore, czyli jego Pana serce było chore i człowiek, który stoi obok, zdecydowałby się oddać swoje serce i musiałby umrzeć, prawda? On się patrzy na mnie i mówi: no tak. Ale jeżeli by to zrobił, czy nie byłoby to cenne do Pana? I on się tak zastanowił: no szaleństwo, ale byłoby. No i właśnie Jezus Chrystus zrobił to samo. Oddał swoje życie, żeby Pan mógł żyć. I wiecie, jak mu zawsze kupioną miałem Biblię dla niego już przez kilka lat. Nigdy jej nie chciał przyjąć, ani nie chciał słyszeć. Powiedział, że to można spalić. I ta Biblia leżała przez kilka lat w moim domu z takimi dużymi literami. Cała Biblia, ale wiecie, on taka gruba z tymi dużymi takimi, żeby wyraźnie można było czytać. Tak pierwszy raz mówi do mnie: przynieś tę Biblię. Słuchajcie, ucieszyłem się, bo Słowo Boże, sama relacja ze Słowem Bożym daje człowiekowi, pozwoli człowiekowi przejrzeć na oczy. Amen. I wiecie, zauważyłem, że tam miała taką kartkę, gdzie chodzi na rehabilitację i odkreślane ma te zabiegi swoje. To jest dla niego bardzo ważna kartka teraz, bo to wiecie, zabiegi to jest taki priorytet w życiu człowieka. I przyniosłem tę Biblię, otworzyłem Ewangelię Jana.
zaznaczyłem mu tymi zabiegami tę Ewangelię Jana i powiedziałem za każdym razem, jak będzie zabiegi zaznaczał to, żeby czytał co najmniej jeden rozdział. Nie? I obiecał mi, że przeczyta, ale jak coś będzie nie tak, to on tutaj przyjedzie. Czekam na to. Halleluja. Wiecie, było wielu ludzi, którzy chcieli już to potwierdzić. Ja wiem, że obecność ze Słowem Bożym już ludzi otwiera. Amen. Słowo Boże samo w sobie już otwiera serce ludzi. Amen. Halleluja. I to jest cudowne. To jest jeden z wniosków, które chciałem powiedzieć, że mamy niesamowite błogosławieństwo, mamy niesamowite dziedzictwo od Boga. Jego testament, Jego słowo, które jest prawdą, księgą prawdy. W tej księdze prawdy znajdziesz życie. W księdze prawdy znajdziesz, skąd powstał człowiek. W tej księdze znajdziesz, z czym w ogóle się zmaga człowiek. Skąd się wzięło takie, a nie inne sytuacje życiowe, stan życia człowieka. Amen? I w tej księdze znajdziesz, jak z tego wyjść. A właściwie, kto ciebie może wyprowadzić z wszystkich sytuacji. Z każdej sytuacji. Amen? Słuchajcie, w tej księdze jest napisane, co nas czeka. Wyobraźcie sobie teraz człowieka, który czyta księgę Daniela 300 lat przed Chrystusem na przykład, nie? Czyli tak w połowie, powiedzmy 290 lat. To gdzieś tak w połowie. Czyta księgę Daniela i czyta o jakimś królu, który poślubi z południa, z północy jakąś tam królewnę, poślubi, będą mieć dziecko gdzieś tam, coś tam. Zastanawia się, ale przecież to o naszych władcach czytam teraz. Czyta dalej i wie, co będzie dalej. Wyobrażacie sobie to? Gdybyśmy dzisiaj mogli otworzyć tutaj, wiecie, ostatni rozdział i przeczytać, kto będzie burmistrzem za 4 lata w Ustroniu. Poczulibyście ulgę? Może nie ulgę, ale wiedzielibyście, co nas czeka. Amen? Dam jeszcze lepszy przykład. Jak objawienie jest bardzo ważne, jak to jest ważne, że Bóg się dzieli z nami tym, co ma być przed nami i wie, dlaczego to ma być. Wyobraźcie sobie, byliśmy w Krakowie. Ile? Tydzień, 2 tygodnie temu? 2 tygodnie już prawie, prawda? W Krakowie na cudownej ewangelizacji, na cudownym koncercie. Jezus Cię kocha, to niesamowite wydarzenie. Cieszyliśmy się z tego. I wiecie, informacja była taka, że będą podstawione autobusy. Wiedzieliśmy o tym, nawet było zapisane. Będą podstawione autobusy. Zbiórka jest o 12:00. Około 12:30, ale to nie jest pewne, będzie odjazd. Zgadza się? I popatrzcie się, mamy objawienie. 12 godzina zbiórka. Nikt nie wie, o której będzie wyjazd. Dokładnie nikt nie wie, o której. Może być za 5, może być 5 po, może być jeszcze później. Zgadza się? I teraz wyobraź sobie tak, że wiesz, że jedziesz do Krakowa i nie wiesz, o której masz się zgłosić na zbiórkę. Gdzieś koło południa. Masz burzę mózgu. O której przyjść? No najlepiej o 10, no bo jak będzie o 11, to już będzie za późno. Będę o 12, a wyjadę o 11, to też już jest za późno. Jak przyjdę za wcześnie, to się naczekam i jeszcze zgłodnieję i będę musiał jeszcze wrócić do żabki. Zgadza się? Dlatego Bóg nie chce, żebyśmy żyli w takim stanie. Bóg chce, żebyś wiedział, w jakim czasie żyjesz i co jest przed tobą. Żebyś się mógł do tego przygotować i żebyś mógł zająć pozycję taką, jaką powinieneś. Właśnie księga Daniela jest doskonałym przykładem. Boża księga, cała Biblia, ale księga Daniela tutaj teraz czytamy i rozmawiamy o niej, jest przykładem, że możesz wszystko w Jego obecności przyjść do Niego i możesz wiedzieć. Nie wiemy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, o której godzinie, nie wiemy kiedy, ale słuchajcie, jeżeli będziesz o 12 na zbiórce, to nie będzie miało dla ciebie znaczenia, czy to będzie 5 po, czy za 5. Zgadza się? Bo wiesz, o której jest zbiórka. Dlatego zbiórka to znaczy czuwajcie, bądźcie gotowi. Słowo mówi cały czas, co się dzieje, co będzie do przodu, ale sam taki wisienka na torcie, to jest wielka niewiadoma, ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie. A my Go oczekujemy z wielką radością, z wielką tęsknotą, więc oczekujemy, chcemy mówić już przyjdź. Niech to będzie od razu po 12. Zgadza się? Amen? Tak daję przykład tylko do tej naszej zbiórki, do tego Krakowa. Ale też wyprzedziłem troszkę. Chciałbym też jeszcze przypomnieć jeden wniosek. On jest Panem historii. Ani jedno słowo o Bogu w tej historii nie znaleźliśmy. Jednak widzimy Jego działanie cały czas. Zgadza się? I chcę Ci powiedzieć, że nie bądź zmartwiony ani zatroskany, jeżeli wydaje Ci się, że się modlisz już kilka lat i nie widzisz rozwiązania w jakiejś sytuacji. Amen? Bo Bóg jest Bogiem historii.
On dokładnie wie, że jeżeli da obietnicę, to się stanie. On to, co zapowie, to się wydarzy. Amen? Może być zupełnie spokojny. Wydawałoby się nam na początek, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co czytamy. Ale chcę wam powiedzieć, że teraz wyglądacie, jakbyście byli zupełnie tacy, wiecie, uspokojeni. I myślę, że osiągnąłem cel. Chcę wam powiedzieć, że jesteście w dobrych rękach, jeśli Chrystus jest w twoim sercu. Jeśli szukasz Jego odpowiedzi, jeśli czytasz Jego słowo i chcesz zrozumieć myśl Bożą, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Amen? Rób notatki, pisz, szukaj Boga, dziel się z innymi, pytaj. Ja chcę się jak najwięcej dowiedzieć, chcę jak najwięcej, ale wiecie, sama wiedza to nic. Objawienie to jest to, że widzisz, jaka prawda jest. Księga prawdy. A tu jest Księga prawdy. Amen? Słowo Boże. Halleluja. Dlatego chciejmy notować, chciejmy pisać, chciejmy czytać Słowo Boże. Chciejmy z Nim być na co dzień. Ten rozdział, jak dziwny jest o historii, tak bardzo mnie przyciąga do tego, że Bóg chce się z tobą dzielić tym, co jest przed tobą. Nie zakrywa tego. Nie mówi, a poczekaj, dowiesz się i nic nie będziesz wiedział wcześniej. On mówi dokładnie, co jest. Amen? Ten werset jeszcze, muszę się do niego odnieść i to już jest koniec, co chcieliśmy powiedzieć. Jednak oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Znalazłem taki fajny odpowiednik z Nowego Testamentu i sam autor właśnie tego, co tutaj żeśmy dzisiaj czytali, powiedział to słowo. Ewangelia Jana 17:17. Łatwy do zapamiętania, możecie zapamiętać, zapisać, ale też się nauczyć. Pan Jezus tam mówi tak, to jest modlitwa Jezusa i jest tak powiedziane, słowo Twoje jest prawdą. Amen. Dokładnie to. Kiedy uwielbia Ojca, Jezus mówi, Twoje słowo jest prawdą. Myślę, że Jezus miał na myśli też Księgę Daniela. Kiedy wyobrażał sobie to, co przedstawiał Danielowi, kiedy mówił mu o historii, co będzie do przodu, to wtedy już mógł powiedzieć, słowo Twoje jest prawdą, Boże. Amen. Czy jest w was takie to poczucie, że Boże Słowo jest tym cennym, tym najwyższym, największym autorytetem? Amen? Chciejmy zaznajomić się ze Słowem Bożym, ale słuchajcie, zaznajomić to jest takie odległe, zaprzyjaźnić, wgłębić się w Niego. Pamiętacie takie kilka historii z Księgi Daniela? Nebukadnezar rozmyślał wieczór i chciał poznać przyszłość. Dlatego zadał pytanie Bogu. Może nie wiedział, któremu Bogu, ale tak zadał pytanie, czy jest możliwe poznać przyszłość? Chciał i był szczery w tym i Bóg dał mu odpowiedź. Amen. Daniel chciał poznać przyszłość. Był zmartwiony tym, bardzo się troszczył o naród wybrany. Chciał poznać przyszłość. Bóg dał mu objawienie. Amen. Czy ty chcesz wiedzieć, co jest przed nami? Modlij się. Chciej poznać tę księgę. Chciej poznać, tu jest wszystko zapisane. Będziemy czytać, wiecie, i to już nie będzie takie łatwe, kiedy czytamy do przodu potem. Bo dzisiaj my żeśmy przeczytali to, co było za nami. Możemy to potwierdzić, wziąć książkę do historii i przyrównać to. Mamy takie, wiecie, porównanie. Stało się, zapowiedziane, stało się. Zapowiedziane, stało się. Amen? I taki haczyk możemy na każdym powiedzieć. Boże, jesteś uwielbiony. Twoje imię jest cudowne. Halleluja. Słowo Twoje jest prawdą. Amen? Bóg jest Panem historii. Powiem wam tak, że ja jak nawróciłem się, nie umiałem czytać Biblii. Ja to mówię kilka razy, kilkakrotnie razy. I wiem, że ktoś potrzebuje tego też. Nie umiałem czytać Biblii. Tak się tłumaczyłem, nie umiem. I prosiłem Boga. Nie poszedłem na żaden kurs, bo nie było. Nikogo nie prosiłem, żeby mi nauczył czytać Biblii, bo wszyscy robili tak podobnie jak ja. Czytali tak, jak umieli. Mój dziadek się dopiero uczył czytać i czytał Biblię, składając litery, ale czytał ją tak, jakby ją połykał. I wiedziałem, że muszę stanąć w miejscu. Dlatego zacząłem się modlić i powiedziałem, Duchu Święty, Ty, który jesteś autorem, który pisałeś, Jezu, Ty, który objawiałeś, który mówiłeś z tymi ludźmi, proszę Cię, poprowadź mnie w tym. I On to zrobił. Dlatego chcę was zachęcić, czytajmy Boże Słowo, rozważajmy je. Bóg dlatego nam dał testament, dał nam słowo swoje, swoją księgę prawdy. Słowo Jego jest prawdą, żebyśmy mogli zrozumieć Jego myśl. On nie chce być Bogiem tam, a my tu. On chce być z nami. Dlatego dał Słowo Boże. Amen? Żeby poznać to, co jest w Jego sercu, żeby zrozumieć to, co On chce nam objawić.